lembord24.info i wiesz szybciej. Myślę, że mogę być zadowolony z tego, co przez tyle lat tutaj zrobiłem i osiągnąłem. Zresztą ludzie to docenili. To jest najważniejsze. Największy problem, na jaki natrafiłem, to oczywiście opór pana burmistrza właściwie we wszystkim, ponieważ pan burmistrz ma swoją politykę, którą realizuje wyłącznie ze swoimi ludźmi i dla niego jakakolwiek opozycja to jest ciernie, której trzeba usunąć, a ponieważ nie może kupić sobie Schroedera, no to mamy tak to, co mamy po prostu. Pan burmistrz na Myślak przez różne synekurki dla radnych lub dla ich rodzin po prostu powoduje, że radni nagle zmieniają opcję, nazwijmy to z niechętnej mu na obojętną, a potem wręcz odwrotnie, na wręcz taką, która powoduje, że podnoszą rączki zawsze tak, za tym, co pan burmistrz sobie życzy. Z nami tak łatwo nie było. Myśmy wskazywali konkretne rzeczy, które powinny być zrobione, chociażby to, żeby budżet był jawny, żeby był zadaniowy, a nie ogólny jak w tej chwili, żeby pan burmistrz sobie dowolnie nie przekładał pieniędzy jak chce, oczywiście dzięki swoim radnym. Mam taką nawet no, chciałem powiedzieć, że takie przeświadczenie, ale mam pewność nawet, gdyby nawet spytać radnych pana burmistrza, na co idą konkretne pieniądze, to jestem pewny, że nie wiem, czy 1/3 jest tego świadoma, ponieważ nawet tego nie kontrolują. Mamy takie znaczy mamy, no już mieliśmy takie przypadki, gdzie radni pana burmistrza otwierali koperty z uchwałami przed samą sesją, czyli nawet po prostu nie wcześniej się z tym nie zapoznawali. I to, że pan burmistrz robi sobie kampanię prywatną poprzez przydzielanie mieszkań dla, nie wiedzieć czemu akurat tych, a nie tym, którym się to należy, to, że buduje ulicę akurat tym ludziom mieszkającym przy tej ulicy, a nie tym, którzy już dawno powinni mieć wybudowaną ulicę, to, że buduje parkingi, proszę zobaczyć, dopiero wtedy, gdy jego wielcy zwolennicy budują przy tych parkingach nieruchomości. Tak było przy rynku, tak było tutaj, jest na tym parkingu teraz tutaj przy Niepodległości i tak jest teraz na przykład z budową ulicy, chodzi o wjazd od Węgrzynowicza na Targowisko. Przy wszystkich trzech nieruchomościach, czy tych trzech inwestycjach budują się jego no, wielcy zwolennicy i pan burmistrz w tym czasie akurat budował te rzeczy, czy buduje tam nawet w tej chwili te rzeczy. Także to jest takie, pan burmistrz bardzo mocno sprywatyzował to miasto, dlatego byłem zawsze w oporze do niego, bo no, my nie darzymy się siebie taką sympatią jak inni, ponieważ no, Schroedera nie dało się kupić tak niczym i to jest ten problem u pana Myślaka. A z mojej strony powiem szczerze tak, trochę żałuję, że odchodzę, ale była obietnica dla mojej rodziny, że zrobię doktorat, rozpocząłem go zresztą i ten doktorat niestety w tej kadencji zamiast zakończyć to on jest no, powiedzmy w połowie może, nie, no nie wiem jak tam profesor oceni, ale kiepsko to wygląda, a ponieważ obiecałem, że skończę, a nie skończyłem, no to trzeba było z czegoś zrezygnować. Obiecałem rodzinie, dotrzymuję słowa. Natomiast jednocześnie ja bym chciał zaprzeczyć plotkom, które ludzie pana Namyślaka roznoszą po mieście, że podobno ja jestem przewidziany na stanowisko zastępcy burmistrza, o ile wygrałaby wybory pani Bobłocka, no to chcę powiedzieć, że nie tylko nie ma takiego planu, ale nie było w ogóle takiego planu, ale nawet gdyby Bożena zechciała coś takiego, to ja oczywiście nie pomogę, ale nie jako zastępca burmistrza, ponieważ ja nie mam czasu już. Ja mam zupełnie inne plany i powiem państwu coś jeszcze. Przed mniej więcej 4 laty, może było 3,5, bo teraz nie wiem dokładnie, w moim biurze tutaj miałem spotkanie z obecnymi, czyli z nowo wybranymi radnymi. Był pan tam Walaszkowski, był pan tam Rudyk, był pan Krzysztof Wetta, czyli obecny również radny i dyrektor szkoły. I ja wtedy już mówiłem, że nie będę kandydował. I oczywiście nikt w to nie wierzył. To od razu mówię, jak ja powiedziałem, że nie będę kandydował, to przyjęli, ale oczywiście po minach było widać, że tam Schroeder sobie po prostu gada. A ja niestety postanowiłem konsekwentnie dotrzymać słowa rodzinie i żonie, i dzieciom, o tak jak obiecałem, że nie będę kandydował, tak po prostu to robię. Najpierw teraz prywatne sprawy
jak zakończę, to może kiedyś ewentualnie jest szansa, znaczy czy będzie szansa przy następnych wyborach na przykład startować, to zastanowię się. Na dzień dzisiejszy definitywnie kończę z samorządem. Lembord24.info i wiesz szybciej.